wczoraj? Nie! Trzy dni temu? Nie odleciały jeszcze. We wtorek. Podobno we wtorek. A my będziemy je dzisiaj żegnać, chociaż nie doczekały tego. Impreza pod tytułem Odlatują Bociany i pożegnanie lata, która jest naszą kolejną imprezą w ramach imprez z kapitału ludzkiego. W ramach projektu Małych Grantów Razem Twórzmy Naszą Wieś. I na początku chciałam powiedzieć, co nam się udało zrobić w ramach tego grantu. Jak Państwo widzicie, od ostatniego spotkania powstała wiatka. Mamy nowe siedziska przy ognisku. To też jest z naszego projektu unijnego. Także mamy też nową ziemię nasypaną na tym polu, na którą będziemy siać trawę wkrótce. No i teraz chciałabym może na początek, zanim przedstawię scenariusz imprezy, powiedzieć i podziękować osobom, które nam do tej pory pomogły. A były to przede wszystkim pan Aleksander Garboś, który jest naszym tą ziemię, którą nam użyczył pan Legierski Karol. Józef, jedni mówią Karol, drudzy Józef. Tak? Ja go znam pod dwoma imionami. Jeszcze chciałam podziękować oczywiście panu Marciniakowi, który tutaj bardzo nam pomógł w wyrównaniu tego terenu i który nam jeszcze pomoże przy wyrównaniu przed samym posianiem ziemi. Chciałam też podziękować wszystkim panom, którzy stawiali wiatkę. Napracowali się bardzo. Dziękuję. Wszystkim osobom, które nam pomagały zbierać kamienie. Się powtórzymy. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze tak jak ostatnio. No a teraz przejdę do scenariusza imprez. Piękne, piękne siedziska i za to, że nam dostarcza drewna na ognisko i jeszcze nam zrobił piękne kije, na których będziemy piekli później kiełbaski. I teraz jeszcze nam zostało do zrobienia posadzenie roślin, które planujemy w przyszłym tygodniu sadzić. Może w przyszłą sobotę, to będziemy mailami jeszcze Państwa informować. I zostało nam jeszcze posianie trawy tutaj na tym terenie, żebyśmy na przyszłość mogli jakieś imprezy sportowe też tutaj robić, tak? Żeby to nie było tylko spotkanie przy ognisku, ale żeby jeszcze jakieś konkurencje sportowe można było tutaj przeprowadzić. No i liczymy na to, tak, że wszyscy nam w tym pomogą, tak? Pomożecie? Pomożemy! Witam Gierek. Dobrze, a teraz scenariusz dzisiejszej imprezy wygląda następująco. Najpierw dzieci zaproszę do pokazu mody. Dzieci będą tutaj na tym dywanie. 10 chętnych dzieci proszę, żeby się zgłosiło do pani Pauliny. Pierwsza dziesiątka się liczy. Także szybko, pani Paulina, to może tak to. Ale muszą mieć bociani ten strój. Bo to jest pokaz mody bociani, tak? Następnie będzie konkurs. Będzie konkurs wiedzy o bocianach. I tutaj będą potrzebne 3 rodziny. Więc zanim zaczniemy ten konkurs, to rodziny niech ustalą między sobą, kto chce w tym wziąć udział. Będą bardzo ładne nagrody. A następnie będzie konkurs na strój bociana, najładniejszy strój bociana. To dzieci niech się ustawiają, a w międzyczasie, żeby im trochę zadać otuchy, to może zaśpiewamy naszą piosenkę przewodnią. Tutaj teraz jest ściernisko. Tak? I będziemy je zmieniać w San Francisco. Agnieszka, nasze stroje są... Kto śpiewa? Ja nie dam rady. Kto śpiewa? Ale będzie San Francisco, na wielkiego kredowisko będzie stał nasz pan. Tu na razie jest ziemisko, ale będzie San Francisco, a tam się to kredowisko będzie stał nasz pan. Do roboty mam smykałkę, krzepę mam jak wóz. Sam pociągnę wóz ku staku, choćby był bez skór. Już wykrząłem wszystkie krzaki, teraz duży wir. Mam to w nosie, że są sieci, wątują o mnie świt. Tu na razie jest ziemisko.
ciężko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał nasz bal. Na razie jeszcze nisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał nasz bal. Ja nie jestem Pokaż. Idziemy do przodu i do tyłu. Tam, tam, podywanie, depczemy podywanie. Ma przepiękny dziubek, białą buzię. Słuchajcie, poświęcił się i nawet na twarzy dał sobie namalować dziubek. Brawa dla Kamila. Teraz z numerem 2 występuje Natalka. Natalka pokazuje nam, jak wyglądają, proszę Natalko, do przodu, jak wyglądają typowe nogi bociana. Typowe nogi bociana, czyli są w czerwieni. No tutaj mamy różyk, ale to jest prawie bocian. Z numerem 3 jest Agnieszka. Agnieszka nam pokazuje, jak wygląda chory bocian z uszkodzoną nogą. Słuchajcie. Mamy czarne skrzydełka, mamy czarne lotki upierzenie, biały brzuszek i mamy chorą nogę, także ratujemy biedne, chronione bociany. W następnej kolejności Madzia. Madzia pokazuje czerwień i biel typową dla bocianu. Brawa dla Madzi! I Wiktorek, słuchajcie, znowu widzimy typowe piękne nogi bociana, białe upierzenie, czarne lotki i dziubek. Brawa! W tej chwili czekamy na Dawidka. Dawidek pokazuje, jak wygląda bocian w przebraniu za Robina. Słuchajcie, teraz najmłodsza uczestniczka, Majunia. Majunia, proszę na dywanik, proszę na dywanik. Pokazujemy czerwone nóżki, czerwony dziubek, taki prawdziwy, dorosły bocianek. Pomachaj tam do państwa, Majunia. Brawa dla Mai! Brawa! No i Majunia wraca do tatusia. Pięknie, Maju! I teraz mamy Amelkę. Słuchajcie, to jest prawdziwy bocian, proszę Amelko, przygotowany do lotu. Nawet się spakowała na drogę, słuchajcie. Zapraszamy Marcinka. Marcinek, słuchajcie, również czerwone nóżki, białe upierzenie, ale słuchajcie, to jest bocian, który rzeczywiście nie nosi butów, czyli tak jak większość bocianów, prawda? Jeszcze nie widzieliśmy bociana z butem. I ostatni nasz uczestnik, Ela. Elunia to jest taki, słuchajcie, nowoczesny bocian. Nowoczesny, w przebraniu moro, żeby ktoś go tam przypadkiem nie potrącił, żeby się ładnie w krzakach schował. Brawa dla wszystkich dzieci. Dzieci teraz idą tak ładnie w rządku. Wszystkie po kolei. Zapraszam. Wszystkie się pokazują. Brawa! Słuchajcie, gromkie brawa dla wszystkich dzieci. I wszystkie dzieci dostają nagrodę. Tutaj pani nam, dzieciom, rozdaje nagrodę i gratulacje. Fantastyczna moda bocianie. Czyli tak, rodzina numer 1. Rena i Marcin. Okej. Okay. Rodzina numer 2. Zobaczymy. I rodzina numer 3. Okej, miło, no. Teraz konkurs będzie polegał na tym, że jest 15 pytań. 15 pytań o bocianach i będziecie sobie losować te pytania od 1 do 15 i będziecie zdobywać punkty. Mamo! Zaznaczać 1, 2, 3. Okej. Dobrze. To zaczynamy od rodziny numer 1. Który numer pytania? Pytanie numer 1. Jak brzmi łacińska nazwa bociana białego? O, przykro mi, nie ma punktu. Nie ma punktu. Czy któraś z pozostałych rodzin wie? Jest możliwość zdobycia punktu?
śpiewasz Elwinu z Bocianu? Nie wiedzą, potem dla nas. Łacina wyszła z wody. Tutaj proszę specjalistkę. Ikonias, Ikonias. Dobrze, rodzina numer 2. Wymień 5 zwierząt, którymi żywi się bocian biały. Czapa, okej. Dopucha. Okej. Tak. Może jakieś owady. Tak. I co jeszcze? O, ślimak. Tak. To znamy. Ślima, jeden punkt już macie. Okej. Okay. Dobrze. Który numer pytania? Siódme. Pytanie numer 7. Który raz w Wiroszowicach obchodzimy dzień odlatującego bociana? Jest! Brawo! Punkt dla rodziny numer 3. Okej, wracamy do rodziny numer 1. Który numer pytania? 15. Jak nazywa się czarne pióra? Jak nazywają się czarne pióra znajdujące się na skrzydłach bociana? Loki. Loki, brawo, jest punkt. Pierwszy punkt dla rodziny numer 1. Rodzina numer 2? Było 7? Było. Tak. 8. Na Bartłomieja Apostoła bocian do drogi dzieci woła. Jaka to data? Kiedy ten bocian woła te dzieci do drogi? Podpowiedzią jest dzisiejsza impreza. -1. Dzisiejsza data? 24. Dobrze. Uznajemy 24. Mów, córka wybiera. 14. Jaki kontynent stanowi miejsce zimowania bociana białego? Brawo, Afryka! Czyli mamy na razie tutaj 1, 2, 2. I teraz wracamy znowu do rodziny numer 1. Pytanie? 13. Ile czasu zajmuje bocian przelot jesienny na zimowisko? Uwaga! 2 tygodnie, 3 do 4 tysięcy, czy 1 miesiąc? Ale jak długo lecą bociany na zimowisko? 2 tygodnie, 3-4 miesiące, 1 miesiąc. Ile one lecą? Brawo! Brawo! Dobrze, pytanie numer... Pytanie numer 2. Nie, jest. Ile gatunków bocianów występuje w Polsce? A, 1? 2. Dwa. Pytanie. Okej, trzeci punkt zdobyty. I numer pytania? 12. 12. Bociany białe w drodze z Europy do zimowisk przelatują 10 tysięcy kilometrów, 13 tysięcy kilometrów, 20 tysięcy, 30 tysięcy. Odpowiedź. A, B, C, D. Pierwsza jest ile? 10, 13, 20 i 30. 20. To kosztem. Tutaj jest tam z tyłu. No, ile będzie tych kilometrów? Odpowiedzi są A, B, C. A, B, C. Nie, B. A, to no to w końcu pierwsza odpowiedź się liczy. 10 tysięcy. No niestety, jest to odpowiedź B, 13 tysięcy. I tym sposobem na prowadzenie wychodzi tutaj rodzina numer 2. Zaczynamy kolejną rundę. Okej, rodzina numer 1. Pytanie? Który numer? 11. 11. Proszę, nawet tu się można dowiedzieć. Jak nazywają się zgrupowania bocianów przed odlotem? Sejmik i brawo! Dobrze. Rodzina numer 2. Pytanie? 11. Było? Było. Trzecie. Czwarte. Czwarte. Odpowiedz krótko tak lub nie. Bociany łączą się w pary na całe życie.
życie. I tutaj się nie można ani razu pomylić. Młode bociany upominają się o pokarmę kwilącym głosem. Bocian należy do ptaków brodzących. Oprócz drobnych zwierząt bocian chętnie zjada duże nasiona i owoce roślin. No nie, było pół na pół, macie pół punkta tylko. Bo dwie pierwsze odpowiedzi były złe. Niestety bociany nie łączą się na całe życie, a boćki upominają się kwilącym głosem o swój pokarm. Okej, który numer? 6. Jakie cechy charakteryzują bociana? Białego bociana. Jak bocian wygląda? Znaczy, cechy, no ale gniazda na wysokości. Niedostępne. Chodzi o wygląd. A wygląd? No, białe pióra, czarne lokki. Czerwone nogi, czerwone nogi, długie. Okej, uznajemy, super. Jak jest młody, to ma czarne nogi. Tak, szare albo czarne. I dziubek inny. Okej. I to było ostatnie pytanie? Jeszcze jedna runda. Okej, dobrze. To rodzina numer jeden. Pięć. Uwaga, co ile lat odbywa się wielkie liczenie bocianów? Co roku. Co? Nie mam odpowiedzi? Nie mam odpowiedzi tutaj. Co? Jak nie ma? No jest! No przecież... Rodzina numer dwa. 10? 9. Gdzie znajduje się w Miroszowicach? Bocianie gniazdo. Dwa są właśnie. To czerwone. Bardzo dobra odpowiedź, super! Okej. Okay. A jakie są jeszcze wolne pytania? Gdzieś o jedno jest wolne. No to już nie mamy wyboru. Dziesiąte, tak? Z czego bocian buduje swoje gniazdo? Drugi świat. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest punkt. I tym sposobem mamy tak. Rodzina numer jeden, 4 punkty. Rodzina numer 2, 4,5 punkta. Rodzina numer 3, 4 punkty. I teraz rodzina numer 1 i numer 3 mają dogrywkę, a wy jesteście już zwycięzcami. Dawam nagrodę teraz, poczekajcie, nagroda za chwilę po dogrywce, tak żebyście tutaj to do końca z nami wytrwać. Okej, dogrywka. No i teraz kto pierwszy dobrze odpowie na te swoje, to tak? Na więcej na te 5 pytań, okej. Nie, to było dla rodzin. A nagrody są bardziej dla dorosłych. No dobrze. No to rodzina numer 1. Pierwsze pytanie. Jakie? Od 1 do 5. Które? Najłatwiejsze. Ile młodych maksymalnie jest w stanie wychować bocian biały? 4. Cztery. Niestety błędna odpowiedź, ale zobaczymy, czy rodzinie numer 3 się uda odpowiedzieć dobrze. Okej. Który numer pytania? Jest tylko 5. No gdzie jest numer pytania? Pytanie numer 4. Ciężar gniazda bocianiego wynosi od pół do 2 ton. Od pół do 5 ton. B. C. Od 2 do 4 ton i D. Od 300 do 400 kg. A nie możemy zmienić pytania. Jeszcze raz. Pierwsze. Tak? Od pół do 2 ton. Tak? Od pół do 5 ton. 2-4 tony. 2 do 4 ton. 200-400 kg. Tak, to ty. 200-400 kg. Jesteście pewni tej odpowiedzi? No tak mów. Córka odpowiada. A i córka bardzo dobrze odpowiada. To ile w końcu? To ile? Mamy, no ile? Ile to było? Pół tony? Tak. Od pół do 2 ton. No, ciężkie są, ciężkie. Razem ze słupem. Dobrze, czyli mamy zwycięzców. Pierwsze miejsce rodzina numer 2, czyli państwo w Rublowie. Drugie miejsce państwo Śmigielscy. I trzecie miejsce państwo Szpilka. Wszystkie rodziny dostają nagrodę, aczkolwiek różne. Ja już idę. Nagroda numer 1. Proszę. Na komin. Nagroda numer 2. Gdzie
było trudniejsze. Sponsor idzie. Ale trzeba gniazdo półtony zbudować. Poza to było wygrywa. Drugie lepsze. Postawicie sobie pod tym. Numer dwa, tak? I numer trzy. Proszę. Gratulujemy wszystkim. I wszyscy tyle samo. Dalej nie wiemy, dalej nie wiemy. Brawo, brawo, Bosia. Ale ty jesteś czarny Bosia. Wygrał? Nie, nie, nie. Może jeszcze stać, to porobię zdjęcia. Egzekwo mają. Przecie mamy wszyscy egzekwo. Proszę bardzo. Musi być przed domem. Chodzę numer dwa do mnie. Gratuluję. Uchwalę chociażby. Na tą imprezę jako darowizna od Sweet World od pana Krzysztofa Mało Dobrego Stasiaka i Krzysztofa Pury. Chciałyśmy im podziękować i bardzo prosimy podpisać się na tym dyplomie, podawać od ręki do ręki, dobrze? Parawki, podpisy jak to woli, puszczamy to. Dobrze? A my panu podziękujemy. Może następnym razem też tam coś tak. A nie ma tego pana? No, nie przyszedł. A która więc będzie dziękować? To zależy. A kto chce z nami iść, proszę bardzo? Obydwie. Proszę państwa, w międzyczasie zapraszamy na dywan dwóch panów, którzy chcą się zapisać do stowarzyszenia, chcą wstąpić. Zapraszam pana Kosiora Aleksandra. Pan Kosior Aleksander! Zapraszamy! I pana Dariusza Musiała. Na dywan! Jeszcze nie czerwony, ale następnym razem postaram się. A już prawie czerwony! Gdzie to mam się stawić? Tu, tutaj, na ten dywan, tak? A to nie czerwony. Jeszcze nie. Wypiąć 26 pasów. Pan Edward! Dariusz! Przepraszam, pan Dariusz! O, jest na dwóch. Już jest na dwóch, cześć. A gdzie jakaś kobieta jest? Moment. A ile moment? No proszę, tu przy wszystkim to się upijemy. To nie jest nic na tym, na alkoholu. No to nic. To zdrowie bocianiego gniazda. Dobry. Można zgłód za sobą. Uwaga, uwaga dzieci. Agnieszka i Natalka robią tatuaże dzieciom. Kto ma ochotę, ten tutaj musi podejść do dzieci i będą robione tatuaże. Szybciutko. No dobrze, panowie, gotowi do piosenki. Ja wam dam słowa. Macie chwilę na to, żeby to jakoś tam między sobą ustalić, jak śpiewacie. A będzie jako fundament? Jak poprosicie pana Andrzego, przekonacie, to będzie. Jak nie, to już prosimy, ale on nie słyszy. Musicie mocno prosić. Musicie się wykazać, słuchaj. Kum kum, rere kum kum, która mamy nie słuchała. Rere kum kum, bęc. Na spacerek wychodziła. Rere kum kum, rere kum kum, innym żabkom się dziwiła. Rere kum kum, bęc. A na brzegu stare żaby. Rere kum kum, rere kum kum, rajcowały jak te baby. Rere kum kum, bęc. Jedna, drugie w ucho kraczy. Rere kum, rere, rere kum kum, rere kum kum. Jak ta mała pięknie skacze. Rere kum kum, bęc. Ostrzegała ją mamusia. Rere kum kum, rere kum kum. Wyzważała na boczusia. Rere kum kum, bęc. Zjadła żabka 7 muszek. Rere kum kum, rere kum kum. Na brzegu gładzi brzuszek. Rere kum kum, bęc. A gdzie gładzenie brzuszku?
Przyszedł Boczek niespodzianie. Rere kum kum, rere kum kum. Połknął żabę na śniadanie. Rere kum kum, bęc. Teraz wszędzie szlapki płaczą. Rere kum kum, rere kum kum. Że jej więcej nie zobaczą. Rere kum kum, bęc. Brawa! Ślubowanie na członka bocianego gniazda. Ja, żaba, młot nam proszę, dostajne towarzystwo o pomoc w pozbyciu się zielonej skóry i przyjęcie mnie niegodnej do stowarzyszenia bocianie gniazdo, a jestem sam. Obiecuję, że ze swoich obowiązków wywiązywać się będę najlepiej jak potrafię, sił nie szczędząc w rozwój naszej wsi, angażować się chcę bardzo. Proszę więc dostojne grono o przyjęcie mnie do planu bocianów. Żały, świadomej potrzeby przeistoczenia, zrzucam żabią skórę i w nową bocianią się oblekam. W tej dostojnej chwili składam ślubowanie, że nakazów, zakazów, próś starszyzny Stowarzyszenia Bocianie Gniazdo przestrzegał będę. Ze swoich obowiązków sumiennie rozliczał, a i młodych do pracy nakłaniał oraz pilnował, by tradycje stowarzyszenia pielęgnowali. Prośbę moją szczerą proszę więc o przyjęcie mnie w poczet dostojnego stowarzyszenia. Ja bym chciał dopisać te kliki na ulicy. Widełku. Widełku. Nie bądź takiej lewicy. A tam sobie miało trochę tak. Usiądź tutaj. Mają tutaj mieszanie na ścianie. Ale ile? 8, 19 ile? Tak, troszeczkę się wyszło. Ale to nie jest możliwe. I tak jest zawsze, no tak być musi. Bo tylko jeden mamy w życiu. Dobrą się praca tych potrzeb. Nawet najdroższy świat. Masz to człowieku. Masz dobrze, bo ten plecak ci plecy chroni od komaru. Tu masz już ciasny, ale własny kąt. Ty tu jest właśnie koło miejsca. Ty tu jest właśnie twój dom. Ty tu jest twoje miejsce. No bo jestem zadowolony, no. Tu masz mój własny, ale własny kąt. Tu jest twoje miejsce. Ty przez duże ty, tu masz swój dom. Tata! Tata, mówisz ten po prawej? To jest nasz! Ten po lewej. Po prawej? Możliwe, że przelecie. A nie ten! Nie, to samo powiedziałem.